Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Karty Tarota pokażą nam dzisiejszy aktualny problem, który jest ważny i co wydarzy się wkrótce, czyli jak rozwiąże się niebawem wkrótce ten problem. Kochani, wróżba jest cała, nie ma żadnych grup, więc obejrzyjcie od początku do końca. I moi kochani, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bądźcie tutaj z nami. Zapraszam Was również do lajkowania z ciuczkiem w górę, do komentowania, czy ta wróżba z Wami rezonuje lub jakie tematy byście chcieli, bym nagrała. Oczywiście wróżby kolektywne. I moi kochani, zapraszam Was, bądźcie aktywni. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą, napiszcie mi na mojego e-maila. E-mail oczywiście jest wyświetlany na moim kanale, w filmikach, pod filmikami i również w komentarzach. Wszędzie znajdziecie moje publikowania mojego adresu e-mailowego, kochani, więc szukajcie adresu i piszcie mi. Ja Wam wyślę oczywiście warunki takich wróżb. Moi kochani, więc skupmy się teraz na problemie, jaki jest ważny. I ja już tutaj sobie karty powyciągam. Zaraz Wam to wszystko przetłumaczę, tak? Z kart, żebyście to, kochani, zrozumieli, o co chodzi. Już w przełożeniu kart Tarota mamy gwiazdę, czyli nadzieję, też rozwiązanie jakichś problemów, też jakieś dobre, pomyślne sprawy, które się dobrze rozwiną. No przede wszystkim nadzieję na lepsze i nadzieję na to, by te sprawy wszystkie, które są teraz ważne, że dobrze się one potoczą. Więc w przełożeniu kart Tarota mamy gwiazdę, pokażę Wam króciutko, tak? Gwiazda oczywiście jest to dobry zwiastun, bardzo pozytywna karta, więc już mamy tutaj pozytywny aspekt w przełożeniu, czyli jakby w podłożu tej wróżby. I zaraz zobaczymy sobie detale. Kochani, co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie nam karty. Co wydarzy się wkrótce? Dobrze, zaczynamy, kochani. Więc problem, który jest teraz 10 monet, no, być może sprawy finansowe, sprawy zawodowe, sprawy stabilizacji, egzystencji, być może nowa praca, nowe perspektywy zawodowe, zmiana pracy, być może jakiś problem z pieniędzmi, gdzie nie wiecie co zrobić, jak zapłacić, być może przypływ nowych pieniążków, gotówki, 10 monet. Jeśli chodzi o sprawy miłosne, sprawy stabilizacji związku, związek, który miałby być stabilny. Jest to teraz jakiś problem, na którym myślicie. Zobaczymy kartę Lenormanda. Tak, stoicie na rozdrożu, jakaś jest tutaj frustracja, być może problemy, izolacja, gdzie musicie się coś namyśleć, tęsknota być może i myślicie tutaj wieczorami, nocą o czymś, co jest dla Was bardzo ważne. Lub o kimś, kto jest dla Was ważny. Ważne, istotne sprawy tutaj się jakieś mają rozstrzygnąć, czy sprawy zawodowe, czy finansowe, czy emocjonalne. Możemy to na różne aspekty przetłumaczyć, w zależności o jakie sprawy oczywiście każdy z Was pyta, a tutaj widzów i problemów jest co niemiara, tak? Więc na pewno jest tutaj coś do rozpatrzenia, do przemyślenia, jakieś frustracje, jakieś troski, jakieś problemy, czy kłótnie, sprzeczki, tak, dylematy i jest tutaj izolacja, gdzie musicie się nad tym zastanowić, troszeczkę w spokoju i tutaj tęsknota za czymś, tak, lub jakiś niepokój w nocy i
wieczorami, gdzie Was coś właśnie trapi, tak? No, ale jest to na pewno coś ważnego, o czym musicie rozstrzygnąć, podjąć jakieś ważne decyzje i zobaczymy, jak to się wkrótce wyjaśni, pokieruje. Więc tutaj 10 kielichów, wow, sprawy emocji, miłosne sprawy, sprawy jakichś tutaj romantycznych być może, spraw dylematów, tak? 10 kielichów oczywiście mówią o emocjach, więc zobaczmy. O, tutaj podróż lub jakieś wiadomości, które szybko się wydarzą, jakiś fałsz, nie wiem, zdrada, być może tutaj postępowanie jakieś na dwa fronty, ktoś się maskuje, nie pokazuje właściwej twarzy, pomosty, czyli jakieś spotkanie i tutaj na dwoje babka wróżyła, czy coś z tego wyjdzie, tak? Lub jeszcze na dwa fronty działanie tutaj. Spotkanie na randkę, na sympatyczny czas, na rozmowę, zaproszenie na randkę, na uroczystość, na jakieś ładne tutaj romantyczne spotkanie może być, tak, ponieważ mamy 10 kielichów. No ale nie ukrywam, że są dwie karty tutaj, pomimo tych spotkań, szybkiej wymiany wiadomości, dwie karty, które mówią o jakimś fałszu, jakimś działaniu na dwa fronty. O jakimś zagrywaniu, tak? Jakieś udawanie, niepokazywanie właściwych emocji, właściwej twarzy. Na tym punkcie mogą być to jakieś dylematy, frustracje, sprzeczki, więc to należałoby tutaj na pewno rozwiązać, ale jest szybka wymiana wiadomości, jest spotkanie, zaproszenie, więc na pewno lub są pomosty, tak? Które mają doprowadzić do jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy, jakiejś intensywnej komunikacji. Więc tutaj należałoby rozwiązać ten problem w najbliższym czasie tych masek i tych dwóch kostek Rubika, czyli jakiegoś fałszu, jakiegoś udawania, zagrywania. Miejcie to na uwadze, kochani, zastanówcie się, napiszcie mi, czy zgadza się ta wróżba, czy rezonuje z Wami, a ja pozdrawiam Was i do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrybowania i do lajkowania oraz na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.